Witam serdecznie w kolejnym odcinku Storarskie Tryki z Ameryki i dziś porozmawiamy sobie o listwach koronowych. Listwy koronowe coraz bardziej stają się popularne w Polsce. W zasadzie w krajach anglosaskich to odkąd je wymyślili, podejrzewam, że w XVIII czy XVII wieku do tej pory są bardzo popularne i praktycznie w każdym domu są, dlatego to jest takie popularne zajęcie instalowanie tych listew koronowych. Jakie dwa podstawowe rodzaje, jakie listew koronowych są? Bez względu na rozmiar, to są listwy koronowe, które mają z tyłu po obu stronach po 45 stopni i razem daje nam to 90 i to bardzo łatwo zaobserwować. Jeżeli weźmiemy w ten sposób, to widzimy, że i na górę, i na boku jest tyle samo. Ale dużo listew koronowych, żeby zwłaszcza dużych i żeby one wyglądały jeszcze bardziej bogato, mają kąty 38-52 i to jest w ten sposób, jak przyłożymy do kątownika, to bardzo dobrze to widać, że on bardziej zachodzi dużo bardziej na ścianę niż na sufit. Jak ciąć te listwy, to będzie w kolejnym odcinku, bo to jest bardzo taka zdradliwa rzecz i powiem Wam, jak zrobić połączenie, gdzie już jest listwa koronowa i ktoś zrobił dobudówkę albo rozebrał ścianę i teraz chce do istniejącej listwy koronowej zrobić kontynuację, jak to połączenie zrobić, albo jak na wąskim pomieszczeniu chcecie położyć jedną listwę i żeby za jednym razem wyciąć i lewy, i prawy róg, i żeby to było perfekcyjnie i pasowało bez względu, czy tam jest kąt na ścianie 45 stopni, 90 stopni, czy nie, ale to będzie w następnym odcinku. W tym powiem Wam o innej sprawie, jak zbudować, zaprojektować listwę koronową z kilku, z dwóch, z trzech albo więcej listew koronowych. Dlaczego tak się robi? Wiadomo, że przy dwumetrowym mieszkaniu to nawet taka listwa koronowa będzie wyglądała dobrze. Jak damy większą listwę koronową, która jest z dwóch elementów, bo tu jest, zrobię to zdjęcie, takie podebranie, to już był gotowy materiał instalowany i tu się wtedy w tym miejscu przykręca śrubami albo przystrzeliwuje i potem ta listwa zakrywa te śruby albo gwoździe i wygląda to pięknie. No bo taki gruby pomalowany to jest po prostu no ciężko potem na tym białym cokolwiek załatać, a jeżeli to strzelimy dużym pistoletem, dużymi gwoździami, a potem to tylko na 0,6 mm pin gunem, czyli 23 gauge, to nikt tego nie będzie widział, że tam jakieś gwoździki są. Ale nawet tak duże listwy jak ta w pomieszczeniu czy w holu, które ma 4 metry, 5 metrów wysokości, to po prostu ktoś spojrzy i powie: a, nic nie widzę. No bo po prostu jest za wysoko. Dlatego się robi kombinację z łączenia listew kilku na raz. Jak więc zaprojektować takie łączone listy koronowe? To jest dość proste, jak się wie. Tu mam narysowane, ja zrobię z tego zdjęcia, jak ja to robię. Listwy koronowe, które klient wybiera, albo które ja uważam, że on będzie lubił, że zaakceptuje, po prostu robię z tego kombinację. To jest sufit, to jest ściana, tu w tym miejscu. I robimy takie korytka, na jakieś listwy, które są przykręcone na śruby, do sufitu i do ściany, takie korytko przystrzeliwujemy i potem przystrzeliwujemy jedną listwę. Wiadomo, że to korytko musi być większe, żeby tu było tak zwany reveal, czyli pokazany kawałek, bo jak będziemy usiłowali to zrobić na równo, to nigdy nam nie wyjdzie, zawsze będzie wyglądała jak pomyłka projektanta albo pomyłka architekta, także zawsze około 6 mm do centymetra robi się takie pokazanie tego roga. Zbija się to normalnie na gwoździe, bo potem te gwoździe i tak są przykryte listwo koronowo. I drugie mniejsze korytko przybijamy do korytka i do ściany i jeden montujemy w tym miejscu, drugi montujemy w tym miejscu, trzeci montujemy w tym. Mogą to być jednakowe listwy koronowe i o jednakowym profilu, ale często stosuje się, że są to różne. Wygląda to ciekawiej, chociaż nie jest to reguła i nieraz stosowałem, że były dwa jednakowe, trzeci był inny, albo ten i ten były jednakowy wzór, ale inny rozmiar, bo tak też jest. Takie noże też mam, na przykład ta listwa koronowa i ta listwa koronowa. To jest ten sam wzór, tylko dużo inny rozmiar. Ten jest 3-calowy, a ten jest 4-calowy. 4 cale i kwadra, 1/4 chyba. Wracając do tego. Jeżeli już rysunek zaakceptuje właściciel albo architekci to przeważnie rysują i potem tylko chcą kawałek, żeby im zrobić, jak to będzie wyglądało w życiu, a nie tylko na papierze. Dlatego robi się takie wzory, czyli sample. Ja mam tu zrobiony na nie taki wysoki sufit, ale jest taka ciekawostka, że to jest listwa przypodłogowa. I właściciel chciał, żeby zrobić mu to listwę koronową większą, ale żeby podobny kształt albo elementu i kształtu z listwy podłogowej były przy suficie, w listwie koronowej. I więc zrobiłem rysunek, zaakceptował, teraz zrobiłem taki mock-up, czyli taki kawałek wzoru, jak to będzie w życiu wyglądało, więc tu jest listwa przypodłogowa, tylko mniejsza zrobiona, przybita do ściany, druga jest przybita do sufitu. Oczywiście one są mniejsze, nie potrzeba, żeby były do końca, bo to i tak nie będzie tu widoczne. I do tego jest po prostu przystrzelona listwa koronowa. Jeżeli użyjemy dużo większe listwy jak ta, w całości to jest pełny rozmiar listwy przypodłogowej, akurat na tą robotę, i przystrzelimy to do ściany, to wtedy możemy użyć listwę koronową, która to łączy, dużo większą. Ale czasami przy zbyt niskich pomieszczeniach, czyli jeżeli ma niewiele więcej niż 2,5 metra, a to jest zbyt duże, to takie jest wrażenie takiego przytłoczenia. Także trzeba z tym uważać, dobrze jest zawsze zrobić kawałek. Niech ktoś to przytrzyma na drabinie, czy po prostu śrubą przykręcić, pochodzić, popatrzeć, pomyśleć, żeby było pewne, bo wiadomo, że ta robota jest i pracochłonna, i kosztowna, i zrobić to, a potem, wiesz co, mogło być mniejsze, no to macie duży problem, albo wiesz co, mogło być trochę większe, to macie jeszcze większy problem. Także to odnośnie listew koronowych. Mówię, to bardzo łatwo, ja zrobię z tego zdjęcie, rozrysować sobie, jakie tam macie, bo nigdy nie wiecie, gdzie Wam przyjdzie instalować listwy koronowe. I czasami klienci, zwłaszcza komercyjni, mają jakiś hol duży, jakieś wejście, gdzie są schody z piętra na piętro, a cała przestrzeń jest otwarta i na środku macie 20 metrów, gdzie po prostu jest otwarte i wtedy tam listwa koronowa to musi być wielkości metra, bo inaczej jej nie będzie widać. Ja zamieszczę zdjęcia, największe jak ja instalowałem to były około 70 cm, 75 chyba, i one były dużo elementów, z bardzo dużo elementów. Także będzie można tam zobaczyć, jak to wygląda w całości na robocie. Jeśli się podobało, oczywiście dajcie lajka. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do oglądania następnych odcinków.